Rok 1607. Rzeczpospolita obojga narodów stoi na rozdrożu. Od 7 lat trwa wojna ze Szwedami o bogactwa płynące z handlu bałtyckiego. Dodatkowo od 3 lat trwa wojna z Rosją, w której część polskiej szlachty próbowała obsadzić swoją marionetkę na rosyjskim tronie. Gdyby oba konflikty zakończyły się sukcesem, Rzeczpospolita byłaby największym europejskim imperium. Niestety, dzięki Zygmuntowi III Wazie, tak się nie stało. Ja jednak w dzisiejszym odcinku wcielę się w tego polskiego władcę i postaram się wygrać oba te konflikty, mimo iż szwedzka armia jest bitniejsza, a rosyjska jest liczniejsza. A w samej Polsce trwa właśnie Rokosz Sandomierski i skarbiec świeci pustkami. To nie będzie przyjemna rozgrywka. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Przygotowania. Zanim ruszę na tę wojnę, muszę przygotować Rzeczpospolitą do nich, bo to nie jest łatwa kampania. Nie mam już całkiem fajnych poprzednich misji polskich, obecne w zasadzie są dla mnie bezużyteczne. Nie mam też żadnych przydatnych decyzji narodowych, no może oprócz tej jednej. Jestem też zacofany technologicznie i nie mam raczej szans szybko nadrobić tego. Mimo wszystko nastawienie mojego dworu przełączam na militarne. Zatrudnię też doradcę militarnego, ale bądźmy szczerzy, ja będę tutaj polował na doradcę z dyscypliną za jakiś czas. Pozbywam się też nadmiaru dowódców, niestety Jan Sopiecha leci, jak i muszę pożegnać Stanisława Lubomirskiego. Rozdaję też przywileje dla stanów, dla kleru wszystko to, co zwiększy wpływy kleru, żeby zwiększyć dochody z podatków, ale to co najważniejsze, to 5% morali podczas walki z inowiercami. Rosja jest prawosławna, a Szwecja protestancka, więc jak najbardziej się to nada. Najwięcej jednak przywilejów początkowo rozdaję na szlachcie, dodatkowy punkt militarny, tańsi doradcy, lojalniejsi wasale, no złotą wolność to mam od początku, tańsze fortyfikacje, jak i utrzymanie armii. Przywileje dla mieszań to tańsi doradcy, pożyczki, prestiż zwiększony, bo pamiętajcie, że prestiż ma wpływ na naprawdę wiele modyfikatorów, dodatkowe podatki, jak i przywilej na zmniejszenie kosztów utrzymania państwa i mniejsze odsetki. Zostawiam sobie też miejsce na kontrolowanie monetarnej polityki. Może się przydać, mam takie przeczucie. Misję zdecydowałem się wykonać, zacieśnienie więzi z Hiszpanią. Dlatego mogę wziąć z nią sojusz? What? No tego się nie spodziewałem. Za pożyczone pieniądze wykupuję obrońcę wiary, głównie dodatkowych morale, ale tutaj na dole jest modyfikator zwiększający mój manpower. W prowincjach z fortecami odpalam edykty defensywne. Tutaj nie mam wyboru, muszę jak najbardziej opóźnić postęp rosyjskich wojsk. Wzdłuż całej granicy praktycznie, no bo wojska rosyjskie są na tyle liczne, że pójdą mi oblegać wszystkie dostępne fortece. Jako Polska też mamy wyjebistą dziurę w mojej defensywie. No ale trudno, będę musiał się z tym liczyć. I na wszystkich pozostałych terytoriach uruchamiam dodatkowy pobór. Dzięki temu mam naprawdę w tym momencie dobry przyrost manpowera. Wysyłam też dyplomatów do Rosji, żeby tutaj zaczęli budować siatkę szpiegowską, bo Rosja na tej modyfikacji ma mnóstwo fortec, które będę musiał zdobyć, tym bardziej, że rosyjska stolica znajduje się cały czas w Moskwie. Do Szwedów tak samo wysyłam szpiega. Do armii z Kalisza przydzielam mojego władcę oraz robię tak, żeby dołączyli do niej wszyscy moi wasale. W tym celu niech podejmą taktykę dołączania do moich bitew. Część rosyjskich fortec znajduje się w handlu kijowskim, dlatego bardzo ważne będzie tutaj przełączenie polityki handlowej na zdobywanie informacji o tych fortecach. Niestety bardziej sensownie kupców chyba nie rozłożę niż tak jak to jest teraz. Manpower, który jeszcze posiadam, wykorzystuję do rekrutacji skrzydlatej polskiej husarii. Jest ona niesamowicie dobra i na pewno będzie przydatna. Jak i armat, potrzebuje ich jak największej ilości, przynajmniej 10. Dołączam też do armii, które zaraz będą miały bitwy, moich najlepszych dowódców, którzy mi pozostali. I na sam koniec przygotowań zwiększam pobór jeszcze bardziej, co daje już naprawdę potężną liczbę na miesiąc. No to jedziemy. Najgorsze jest to, że mimo iż mam tak dużo przeciwników, to jeszcze muszę rozbić te 62 tysiące niepotrzebnych buntów w Rokoszu Sandomierskiego, bo królowi zachciało się umacniać władzę w nieodpowiednim momencie. I mimo iż moi przeciwnicy mieli tutaj dostać w piernicz, to tak czy siak ja ponosiłem jeszcze dodatkowe straty, bo miałem pecha. Dodatkowo nad cesarstwem zbierają się ciemne chmury i właśnie zawiązują się tam ligi protestanckie jak i katolickie. Czy niedługo w Niemczech zawrzeje i dojdzie tam do naprawdę krwawej wojny. Co w sumie dla mnie jest całkiem dobre, bo moje wojska mają co robić i wygranie z tymi buntownikami to nie jest łatwa sprawa. Już ponoszę gigantyczne straty, bo mam pecha w rolach. Pierwsza bitwa wygrana. Po bitwach też będę od razu konsolidował piechotę. Druga bitwa wygrana. A tymczasem wojska rosyjskie zbliżają na moje granice. Jesus, jak dużo tego tutaj jest. X
XD. Władca mi umarł. No dobra, liczyłem na to, że zginie podczas którejś bitwy, dlatego go przydzieliłem do armii, ale nie spodziewałem się, że dojdzie do tego na samym początku. To znacząco ułatwia wiele spraw. I co prawda na tron wszedł August II Waza, no ale odkąd Paradoks wprowadził monarchię elekcyjną, to tutaj losuje się zawsze nowy następca w momencie, kiedy odpalacie grę. Ruszam z odsieczą do Lublina, żeby rozbić te wojsko ostatnie Rokoszu, a po wygranej znowu konsoliduję moje armię i chwilowo czekam, aż dorekrutuje mi się kawaleria oraz artyleria. Dobra, armię zebrałem, 14 tysięcy armat, 10 tysięcy kawalerii, w tym 5 tysięcy soczystej husarii i 19 tysięcy piechoty. Taką armię wysłam w pierwszej kolejności pod Kijów, gdzieś tu będziemy toczyli walki z Rosjanami. Na północy ich armie są co prawda bardziej rozproszone, ale mają sporo wsparcia. Tą armią, która będzie głównie atakowała, będzie dowodził Jan Karol Chodkiewicz, a Żółkiewski będzie na pomocy. Na razie muszę totalnie unikać starć ze Szwedami. Mała armia, ale to mogłoby mnie kosztować cały mój manpower, jaki mam. Czas na pierwsze uderzenie polskiej husarii i... No, nie rozbijam przeciwnika, bo tutaj mają OP dowódcę. Skąd go mają? Ale ostatecznie rozbijam tę armię. Wymijam doradcę, na razie od morale, bo nie mam innego. I atakuję dalej, tylko z konsolidacją. To uderzenie, mam więcej dyscypliny, ale morale bardzo porównywalne do Rosjan. Jak i straty na ten moment bardzo porównywalne. Oj, niedobrze, niedobrze. Ostatecznie jednak Rosjanie się wycofali. Ja natomiast konsoliduję dalej piechotę i na miejsce piechoty, która poległa, dorekrutowuję kompanię najemną. Litewską dokładnie. To co mnie cieszy, to to, że wojska rosyjskie na północy jakoś się rozproszyły, dlatego postrantuję się zaatakować osobno teraz. Jednocześnie armia dowodzona przez Żółkiewskiego zostanie na chwilę z tyłu i będzie mi zabezpieczała te tereny, żeby je było trudniej oblegać, czyli będziemy tutaj palili ziemię. Nie, ja naprawdę tego nie robię. Zobaczcie, tu mam pucharek, to jest Iron Man. Dostaję jeszcze reformę armii. Myślę, że to wydarzenie może ułatwić mi tą wojnę i to bardzo. Tymczasem korzystam z tego, że wojska rosyjskie nie były dowodzone i ponoszą teraz gigantyczne straty na moim terytorium, gdzie je totalnie rozbijam. Rozochoczony tymi walkami i zwycięstwem nad Rosją, jednak postanowiłem zaatakować Szwedów i odepchnąć ich spod fortecy ryskiej. Też jak patrzę na jakość tego wojska, to był chyba błąd. Zwłaszcza jeżeli idzie o taktykę. No i rzeczywiście w tej bitwie ponoszę gigantyczne straty, chociaż szczęście mi dopisało i to wojska szwedzkie chyba trafiły na husarię i będą rozbite do końca. Wow. Tak samo jak niesamowite są promocje na Enebie. A do 21 października wchodząc na Enebę z linku, który macie u mnie pod każdym filmem, używając tego kodu dostaniecie dodatkową zniżkę. Polecam, Lukas. Po przegranej pod Rygą wojska szwedzkie wycofują się do Reval, więc chyba dopadnę ich armię tam. I czy to pozwoli mi rozbić? Tak, pozwoli mi to rozbić totalnie szwedzkie armie. Taki moment muszę wykorzystać, dlatego ostrzeliwuję fortecę, zostawiam tylko 10 dział do oblegania, a resztą armii i schodzę z tej fortecy. I muszę przyznać, że po pierwszym roku zmagań, bo jest 11 listopada 1608 roku, sytuacja nie wygląda aż tak źle. No może oprócz sfery finansowej, bo tutaj mam zadłużenie na 1600 golda, no ale szwedzkie wojska zostały rozbite, oblegam fortecę, która jest celem tej wojny. Wojska rosyjskie gdzieś się wycofały i się pewnie przegrupowują. To jeszcze nie koniec. Wciąż gdzieś jest 112 tysięcy armii. Podczas oblegania fortecy w Reval moje wojska trzymam na moim własnym terytorium, bo dzięki temu szybciej docierają tutaj posiłki, a husaria i tak wolniej się odnawia. Sama forteca niedługo później padła, a ja mogłem przystąpić do wyłapywania mniejszych rosyjskich armii, a w zasadzie armii ich sojuszników. Chociaż nie, Krzywy Róg padł. Jako że forteca w Lublinie dzielnie się broni, to ruszam na pomoc obrońcom. Z jakiegoś powodu wojska rosyjskie zdecydowały się odstąpić od bitwy. Aha, bo przechwycą moje armaty. To akurat niedobrze, dlatego może pójdę inną drogą. No dobra, Stanisław Żółkiewski dość niefortunnie rozpoczął bitwę na mokradłach, co niekoniecznie jest dobre, jeżeli używamy konnicy dużo. A ta armia ma jej trochę. Przez co poniosłem niepotrzebnie duże straty. Ale za to pod Kownem raczej dopadłem Rosjan i bitwa powinna pójść całkowicie po mojej myśli, tak patrząc na to, jak w fazie właśnie, gdzie moja kawaleria najmocniej bije, czyli szoku, co zadaje gigantyczne straty Rosjanom. No w fazie ogniowej trochę gorzej, a dzięki przewadze artylerii jednak też im coś robię, ale to faza szoku jest tą, w której zadaje gigantyczne straty Rosjanom. I następnie skierowałem się pod Kijów, po którym stoi 19-tysięczna armia rosyjska bez dowódcy. I to może być całkiem niezła okazja, żeby zadać teraz Rosjanom naprawdę gigantyczne straty, z których się już nie podniosą. Tak, pięknie niszczę Rosjan, pięknie. A jeszcze w fazie szoku, jakie małe straty ponoszę. No po prostu giną totalnie. Aż całą armię rozbiłem.
Nie, następnie podlubnie Rosjanie tuż przed przybyciem cofnęli swojego dowódcę, przez co wbili we mnie się i stracili całą armię. Kolejną armię zresztą. Mi pozostało tylko teraz ostrzelać i szturmować fortecę. Dzięki tym zwycięstwom moja armia już w tym momencie jest większa liczebnie, realnie liczebnie od armii rosyjskiej, chociaż to oni mają większe zapasy manpowera zdecydowanie. I mogą wystawić praktycznie 3 razy większą armię łącznie. Wow, ale dorwałem ich armię, niszczę kolejną, czyżby kolejny stack wipe? Ech, niestety nie, ale artyleria im weszła do pierwszej linii, zobaczcie jakie straty. I chyba trzecia armia rozbita ponownie podlubnie, to powoduje, że armia rosyjska w tym momencie jest w popłochu i ich nastawienie do wygrania tej wojny jest obecnie bardzo niskie. W teorii powinienem teraz atakować na terytorium Rosji, co też pewnie zrobię, tylko jak teraz przyjrzałem, to rzeczywiście istnieje potężna forteca w Smoleńsku 4 poziomu, potem w Wiźmie dokładnie to samo, Mozajsk, o tu drugiego, ale potem muszę wejść na fortecę 5 poziomu w Moskwie, żeby zdobyć mój cel wojenny. To są bardzo dobre fortece, które ciężko by mi się zdobywało, dlatego pójdę inną drogą, przez Psków, Luki, Nowogród i od tyłu do Moskwy. W fortece w Luki oblegam maksymalną ilością armat, co powinno mi dać jak najszybszy postęp oblegania. Przydałby mi się tutaj jakiś dowódca z bonusem do oblegania, na przykład ten, którego się pozbyłem na początku. No ale niestety forteca w Luki dość długo mi nie chciała paść, co było problematyczne. Miałem dość dużo też tutaj wybuchów zarazy, które obniżały moje zapasy manpowera. No w tym momencie miałem już odbite wszystkie moje terytoria tak naprawdę, oprócz Zaporoża, i skupiałem się na rozbijaniu tych pomniejszych armii rosyjskich, bo nie była w stanie Rosja wystawić jakiejś jednej dużej armii, tak jak poprzednio, tylko właśnie chodziła takimi mniejszymi. I okej, mogę mieć 15 poziom technologii, biorę to od razu, tylko jeszcze nie zmieniam typu jednostek na nowocześniejsze, bo najpierw podlubnie muszę wygrać parę bitew. Wow! Totalnie zniszczyłem całą armię tych wasali moskiewskich, a sam ledwo jakiekolwiek straty. I wybieram nowszy typ jednostek od razu. Soldat Infantry. Podczas zdobywania Pskuwa miałem raczej szczęście. Tutaj udało mi się zburzyć mury tej fortecy. Pechowo moja siatka szpiegowska została wykryta i to niekorzystnie wpłynie na prędkość oblegania fortec. W tym momencie to tylko 8%. W sumie, żeby oszczędzić pieniądze, to w okupację fortec przeniosę na Kurlandy. Ej, czemu w tej wojnie nie ma Prus? Co tu się stało? Psków padł, teraz lecę na Intermarignum. Chociaż widzę, że duża część wojska rosyjskiego teraz zbiera się na południu, dlatego połączę resztę moich armii i postaram się je pokonać ich w kolejnych bitwach. I lecimy z odsieczą pod Kijów. Nie, no teraz to już w ogóle armię rosyjskie niszczę. Przyrządy schodzą jak woda. Wiecie co, ruszam od razu na Lubnię, tu jest chyba cała reszta armii rosyjskiej. No prawie! No i ciekaw jestem, czy dam radę teraz rozbić te połączone siły? No na razie w fazie szoka to przegrywam, ale to przez to, że Nogaj jest hordą i dostają bonus w tej fazie. O nie! No, ta bitwa jest bardzo niefortunna, duże straty ponoszę. Na szczęście Rosjanie się wycofali, chociaż ich wojsk nie rozbiłem. To była głupia bitwa. 115 dni oblężenia Interregnum i ta forteca padła. No to nadszedł czas na Nowogród i po Nowogrodzie wreszcie będzie droga otwarta na Moskwę. Co w zasadzie powoduje, że znowu mam większe siły od Moskali, a ci nawet nie rekrutują armii. Czyżby mieli problemy ekonomiczne? No bo ich income jest 2 razy większy od mojego. To jest mega dziwne, że mają tak małą armię. 115 dni również i Nowogród padł. Ja tego nie robię jakoś specjalnie. No ale droga na Moskwę otwarta. Problem jest tylko taki, że tą fortecę naprawdę długo będę oblegał. Tym bardziej, że tutaj z tymi wszystkimi modyfikatorami 57% i Rosja ma jeszcze Lucky Nation. Naprawdę? No tak, bo było za łatwo. W zasadzie w tym momencie też zdecydowałem się wycofać moje armię w ogóle pod Moskwę, żeby wspierać to oblężenie. Trudno, stracę fortecę w Lubnie, tu i tak stacjonują tak duże siły, że nie chcę się ponownie w to wbijać. Nawet się nie zastanawiam, tą fortecę w Moskwie ostrzeliwuję. Tutaj niestety nie mam maksymalnego bonusu do oblegania. I trochę to zajmie. I postęp oblegania Moskwy idzie naprawdę powolutku. 41 dni na jeden postęp. W międzyczasie w cesarstwie wybucha już pełnoskalowa wojna religijna. Oczywiście to wiązało się teraz z tym, że muszę dawać przejścia bardzo dużej ilości krajów. Albo nie, radźcie sobie bez tego. Pa, pa. Sporo tego. No to wracam moim armiom. Jakimś cudem udało mi się nie tylko zdobyć Moskwę, ale totalnie ją splądrować. Na pewno nie chcę ich totalnie plądrować, bo wiecie, ja muszę potem utrzymać ten kraj jako moją unię personalną. Dlatego zadowolę się takim, wiecie, zdyscyplinowanym, małym lutowaniem Moskwy.
Dodatkowo kończę w tym momencie wojnę ze Szwedami, zdobywam Kurlandy, tak jak chciałem, wojnę, reparacje oraz trochę od nich pieniędzy. Dlatego musi dojść teraz do bitwy pod Kijowem, muszę obronić tą fortecę. I tutaj chyba dam radę, wow, 3000 prawie tam było strat w jednym tiku. Tak, rozbita armia totalnie, tym bardziej, że nie mieli armat w ogóle w tej armii. Następnie uderzę na fortecę w Podolu, gdzie bardzo znowu zadaję duże straty, totalnie niszcząc kolejny raz rosyjską armię. Nie mogę. Ja chyba powinienem grać ten scenariusz Rosją, tak mi się wydaje. Obronię stolicę, ale to akurat będzie już tylko szczegół. I następnie ruszam niszczyć kolejne rosyjskie armie. Kolejna armia zniszczona. Pewnie, to co jest największym polskim wrogiem, czyli rebelię. Ach, tym razem chyba poświęcę stabilność po prostu. I niestety zginął wielki generał polski Stanisław Żółkiewski. O nie, Moskwa zaraz padnie, dobra, szturmujemy od razu. I udało mi się przybyć z odsieczą dla mojej załogi w Moskwie, gdzie tutaj dopadłem ich armię. Zadaję im 10-krotnie większe straty niż sam ponoszę. Nie, znowu rozbiłem całą armię? Jak? Oh my god, zdobywanie tych kolejnych terytoriów to będzie chyba kłopotliwe w Rosji. Mógłbym już wygrać tą wojnę, ale jednak chcę, żeby Rosja poniosła również straty finansowe, bo ta wojna sporo mnie kosztowała. Dobra, dużo więcej i tak już nie wezmę od Rosji, poza tym zdobywanie tych kolejnych fortec to będzie masakra. Dlatego teraz ustanawiam nad tym krajem unię personalną, co kosztuje mnie bardzo dużo agresywnej ekspansji, ale że jest to kraj prawosławny, to nikogo to nie obchodzi. 128 tysięcy, w zasadzie to 121 tysięcy, do 400 tysięcy strat wojsk rosyjskich. I w zasadzie w bitwach straciłem tylko 52 tysiące, bardzo mało. Okej. Poprawienie tych relacji to będzie spore wyzwanie. Wojna o Rosję za mną, ale tak naprawdę jest to część drogi, bo teraz ten kraj trzeba utrzymać na tej unii personalnej. Przecież realnie Zygmunt III Waza też niby obsadził swojego syna na tronie Rosji, jednak bardzo szybko zakończyło się to. Dlatego obecnie sytuacja Polski wygląda następująco i żeby utrzymać tak gigantyczny kraj pod kątem rozwoju dwa razy większy od Polski, to jednak Rzeczpospolita miałaby sporo do roboty. Po pierwsze wysłałam dyplomatów do poprawienia relacji z moimi wasalami, jak i do budowania wpływów u mojego sojusznika hiszpańskiego. Ostatni dyplomata będzie poprawiał relacje w Rosji. Skorzystam też z decyzji narodowych, które na przykład obniżą mi koszty budowy czy utrzymania wojska, ale przede mną teraz zadanie, które głównie będzie polegało na obniżeniu kosztów. Dlatego wszędzie odpinam edykty, one nie mają na ten moment już żadnego sensu, tym bardziej, że mam bardzo niski przyrost manpowera, a samo to obniżyło mi koszty praktycznie o połowę utrzymania prowincji. Zatrudniam doradców jedynkowych, na nich sobie spokojnie mogę pozwolić, no chyba, że będę miał tańszego, tak jak w tym wypadku handlarza, on mi i tak się zwróci. Instytucji nie będę wprowadzał, bo to 1500 golda. Armię zbiorę pod Warszawą i tam coś z nich wykombinuję za chwilę, bo to jednak mój największy koszt na ten moment. Jedyne co zrobię, to zmniejszę jej utrzymanie od razu. Pokasuję fortecę. Już na aż tak dużym minusie to ja nie jestem. No gdyby nie te procenty, prawda? Odebrałem, sprzedałem ziemię, misję mieszczam wziąłem na zbudowanie warsztatu, nic nie miałem lepszego. Wykupuję błogosławieństwo od papieża, to mi się może przydać, bo z przyrostem 11 punktów wpływów u papieża za rok będę w stanie wziąć ten przywilej, czyli jeszcze tańsze budowanie. Warto wspomnieć też o tym, że mam 15 lat czasu na ustanowienie właśnie lepszych relacji z Rosją i uczynienie je państwem podległym Rzeczpospolitej, więc nie do końca muszę się aż tak bardzo spieszyć. Będzie to polegało na tym, że po pierwsze muszę mieć tutaj relacje na przynajmniej plus 1, a im więcej tym lepiej. Obecnie z tymi modyfikatorami będzie to ciężkie. A druga sprawa to, że muszę zdjąć ich Liberty Desire poniżej 50%, co też będzie ciężkie, bo mają silniejszą armię, jak i silniejszą ekonomię. I w sumie te dwa problemy myślę, że rozwiążę naraz. Przenoszę mój handel do regionu bałtyckiego, jako mojego głównego regionu. Wymuszam na Prusach przekazanie mi handlu, tak samo na Kurlandii, co zwiększyło mój udział do 47%, niedużo. Dlatego teraz się skupię na rozbudowie wszystkich centr handlowych do wyższego poziomu i postawieniu tutaj w pierwszej kolejności budynków handlowych. Zresztą wszędzie tak zrobię. Edyktów zwiększających moją siłę handlu nie opłaca się jeszcze na ten moment rozdawać. Po wszystkich tych działaniach zarabiam już prawie 20 golda, oszałamiające. Z armii wydzielam najemników, o dziwo będę chciał ich zachować. Ostatecznie też wyjmuję całą piechotę, całą kawalerię, którą jest tylko i wyłącznie husaria i artylerię. A standardową kawalerię po prostu rozwiązuję, co już daje mi plus 2 golda. W sumie też fortecę mogę wyłączyć, co już w ogóle spowoduje, że będę na sporym plusie, ale nie zmienia to faktu, że zamierzam tutaj podjąć pewną strategię, której pewnie dawno na moim kanale nie widzieliście. A mianowicie zrobić tak zwany bankrupt building, czyli budujemy, maksymalnie zabudowujemy mój kraj i następnie bankrutujemy, co powinno mi zostawić wszystkie budynki w moim kraju. Tylko
trzeba to zrobić dobrze. Po pierwsze, na początku zbudować wszystkie budynki, które się budują jak najszybciej, czyli właśnie u mnie lecą w tym momencie budynki handlowe, zaraz po nich wejdzie budowanie workshopów wszędzie, rozdaję też polityki, przydadzą się, w sumie mam poprawianie relacji, więc szybciej mi spadnie agresywna ekspansja. Podmieniam idee ofensywne na arystokratyczne, te będzie opłacało mi się rozwinąć po taniości, tylko niestety najpierw w pierwszej kolejności biorę te technologie. Od razu biorę też wprowadzenie dodatkowych podatków kościelnych, jeszcze poobniżam autonomię, bo totalnie o tym zapomniałem. Biorę kilka pożyczek, którymi spłacam na ten moment moje 1%. Teraz też po rozwinięciu budynków handlowych wszędzie nadaję edykty, ma to dopiero teraz sens, co jeszcze dodatkowo zwiększa siłę mojego handlu ostatecznie. Teraz znowu biorę 5% pożyczki, co da mi więcej pieniędzy, ale też, co może was się dziwić, zdecydowałem się wziąć właśnie kontrolę monetarnej polityki. To mi zmniejszy jak najbardziej teraz koszty utrzymania tego długu. Kolejna sprawa to zabudowanie kraju właśnie teraz budynkami produkcyjnymi, wszystkich, każdej jednej prowincji, więc jak braknie pieniędzy, to biorę kolejne pożyczki. Tym bardziej, że ich limit właśnie mi wzrósł. Co prawda lecę już teraz na minusie, ale to nie jest problem, bo i tak to zadłużenie spłacam kolejnym długiem. Najśmieszniejsze jest to, że zbudowanie workshopów już dało mi całkiem niezły income. Mógłbym teraz zbudować kilka kościołów, ale jest to raczej nieopłacalne na dłuższą metę, dlatego przede mną teraz etap budowania manufaktur, ale nie wszędzie, gdzieś do tego poziomu, więc czas ponownie się zadłużyć. Same manufaktury, jak widzicie, budują się długo, a potem tak czy siak muszę jeszcze przeżyć 5 lat od momentu zbudowania ostatniej z nich, dlatego kończę na 74 pożyczkach, 21 tysiąca golda zadłużeniu. Jeśli przetrwałeś do tego momentu oglądania tego filmu, napisz w komentarzu Lukas równa się Gierek, a zostawię ci serduszko. Więcej pożyczek biorę tylko po to, żeby spłacać moje zadłużenie. To, na czym mi teraz też bardzo zależy, to jak najszybsze zwiększanie trusta u Hiszpanii i ewentualnie znalezieniu jeszcze kilku innych mocnych sojuszników. Zbudowałem też Akademię Zamojskiego, nastała era absolutyzmu, no to będzie fajna era. Będę też robił curry favors u Rosjan. Zbudowanie zaufania wpłynie pozytywnie na ich lojalność. Kupię się też na tłumieniu buntów, które gdzieś tam będą się pojawiały. W Warszawie jest papier? Serio? Od kiedy? Punktami dyplomatycznymi będę rozwijał moje prowincje. Zwiększy mi to produkcję, ale niestety zacofam się w technologii dyplomatycznej. I z tego co widzę, moja maksymalna relacja z Rosją na ten moment to minus 8, dlatego utrzymuję tutaj dyplomatę. Za rok będę na plusie wreszcie. Mam relację na plusie, więc Unia zostanie utrzymana nawet po śmierci mojego władcy. Jednak jest to wciąż bardzo nielojalna Unia. Naprawię też największy błąd historii polskiej, czyli anektuję Prusy. Kończy mi się też budowa manufaktur i... jest to moment, w którym wielu z was mogłoby już wcisnąć bankruta, ale byłby to błąd. Musicie odczekać teraz 5 lat. Gdybyście zbankrutowali w tym momencie, stracicie wszystkie budynki, które postawiliście. Więc muszę teraz odczekać do grudnia 1626 roku i wtedy dopiero będę bankrutował moim krajem. W międzyczasie nie będę stawiał żadnych budynków. W sumie to będę tylko leciał na piątce. Będę też zwiększał armię, ale tylko i wyłącznie tą manpowerową i tylko i wyłącznie piechotę, bo jest najtańsza. I w sumie popatrzę, czy ja mogę tu jeszcze jakieś misje powykonywać. W międzyczasie zakończyła się wojna religijna w Holy Roman Empire, no i zapanował biały pokój, czyli tolerancja religijna. Będę też rozwijał w międzyczasie prowincje rosyjskie, oczywiście tam, gdzie jest najtaniej. To najszybciej spowoduje, że to będzie lojalny kraj wobec mnie. Będę też wspierał lojalistów korony, chociaż jest to kosztowne, ale niesie to za sobą pewną nadzieję. Prusy zostały integrowane, no i pięknie udało mi się uczynić Rosję lojalną wobec mnie, chociaż to jeszcze nie jest najłatwiejszy moment. Lojalna Rosja natomiast zaczyna zmniejszać armię i to znacząco. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest w sumie zawsze. Tym bardziej, że ona w tym momencie ma drobne kłopoty finansowe. 18 golda interestu. No, do nas się nie umywa. Zawarłem sojusz z Habsburgami, bo szczerze, jedyny kraj, którego obecnie się boję, to Imperium Osmańskie. Mają duże armie, technologicznie też są całkiem nieźle rozwinięci i jednocześnie chcą bardzo dużej ilości moich prowincji. I tak jakoś dotrwałem do grudnia 26, dlatego teraz muszę się pozbyć wszystkich moich monarchy points, bo je stracę. Najlepiej to jeszcze zabezpieczając Rosję. Poczekałem chwilę, jeszcze rozwinąłem ideę na maksa, podniosłem wszędzie fortece na koniec, w sumie armię też, i ostatecznie zbankrutowałem. To zobaczcie, co mi to zrobi, ile to jest negatywnych modyfikatorów. Och, nienawidzę tego. I muszę przyznać, że zapomniałem o tym, że wszystkie moje centra handlowe będą zniszczone. No trudno, bankrut wszedł, no ale w tym momencie jestem na plusie. I
to naprawdę sporym. Rosja stała się trochę bardziej nielojalna, ale 22% jestem w stanie zaakceptować. Moi sojusznicy jeszcze nie chcą ze mną zerwać sojuszu, bo zazwyczaj podczas bankructwa chcą to zrobić, bo dostajemy gigantyczną karę. No i teraz pozostało mi tak naprawdę przetrwać kolejne 5 lat. No ale mam Rzeczpospolitą, w której wszędzie posiadam zabudowaną w workshopy, najbardziej dochodowe manufaktury mam postawione, jak i posiadam dość sporą armię. Tylko wojna domowa. Kolejnym problemem jest to, że cały mój kraj dostał po 10% dewastacji w każdej innej prowincji, co zabije cały postęp mojego prosperity. Dlatego też zostawiłem powłączane forty, bo one automatycznie będą to obniżały. Ponownie zatrudniam doradców. Nie miałem żadnych tańszych, więc tutaj nie ukrywałem ich. Pobuduję też w tych wszystkich moich lukach fortece. Skończył mi się okres pokoju z Rosją, ale jest ona wobec mnie na ten moment lojalna. Nie grozi mi z jej strony wojna. Za punkty militarne niebywałe, ale zwiększam praworządność mojego władcy, bo naprawdę nie chciałem mieć tej wojny domowej. O, doszło do przewrotu janisarów w Imperium Osmańskim. Mam szczęście! Niebywałe! No i po 5 latach bankrut minął, a ja zarabiam 85 golda na czysto. Praktycznie w wyniku wojen, naprawy gospodarki potroiłem zyski tej Rzeczpospolitej. A jeszcze oczywiście mogę tutaj zrobić dużo więcej dla niej dobrego. Mamy z jedną z najsilniejszych gospodarek na świecie w tym momencie. No armii nie mam za dużej, ale bym jeszcze nad tym pracował. Tym bardziej, że mam dużo centrów handlowych do odbudowania. No ale Rzeczpospolita w tym momencie jest trzecim najpotężniejszym państwem na świecie. Cóż by to była za piękna historia. Może tak samo dobra jak odbudowa hiszpańskiego imperium kolonialnego, gdzie musiałem odbudować potęgę samej kontynentalnej Hiszpanii, stworzyć swój własny blok mocarstw, dzięki czemu zdobyłem naprawdę dużą ilość państw poddańczych, o których czerpię niesamowite zyski.